Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Zwyciężyły wszystkie projekty, które brały udział w głosowaniu. Ta edycja WBO była wyjątkowa, bo zorganizowano ją w czasie pandemii, co mocno odbiło się zarówno na liczbie zgłoszonych projektów, jak i na frekwencji podczas głosowania internetowego. Tegoroczny budżet był faktycznie specyficzny przez pandemię. Zarówno wnioskodawcy mieli problemy z zebraniem czy też z napisaniem projektów poprzez to, że nie było możliwości spotykania się, ustalania pewnych kwestii. W związku z tym do tego budżetu w tym roku wpłynęło tylko 6 projektów. Dwa projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej czy też merytorycznej. Cztery projekty przeszły do głosowania. No i wszystkie te cztery projekty są dzisiaj przeznaczone do realizacji, gdyż ich łączna suma, ich wartość nie przekracza kwoty 3 600 000 zł, które miasto w tym roku zaplanowało na budżet. Zakwalifikowane do głosowania projekty miały praktycznie już na starcie zagwarantowaną wygraną, więc w tym roku zabrakło typowej rywalizacji, co zdaniem urzędników przełożyło się na niską frekwencję podczas głosowania, w którym wziął udział zaledwie 1241 Wałbrzyszan. No niestety w związku z tym, że nie było konkurencji tak naprawdę, to jej frekwencja była zdecydowanie niższa. Tak? To niższa od ubiegłego roku zdecydowanie, ale no już nie mówiąc o lat wcześniejszych, bo tutaj widzimy spory spadek zainteresowania. No ale jeżeli nie ma emocji głosowania i nie ma emocji kto pierwszy, tym trudniej zmotywować projektodawcę do reklamowania swojego projektu, co za tym idzie, ludzi do głosowania. Najpopularniejszy okazał się projekt zakupu samochodu dla strażaków, 544 głosy. Na drugim miejscu plasował się projekt Nasze Osiedle, czyli remont chodników na osiedlu górniczym z 286 głosami. Na trzecim miejscu znalazła się rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej na Podzamczu, 211 głosów. Poza podium, ale również zrealizowany będzie projekt koszary wojskowe całe sportowe, czyli prace rekreacyjne w dzielnicy Gaj, 200 głosów. Poza plebiscytem znalazły się projekty budowy wieży widokowej na Ptasiej Kopie i seria spotkań IT Wałbrzych Tech, które nie przeszły oceny merytorycznej.